Dzisiaj otworzyliśmy drogę gminną między Tumlinem Węgle a Tumlinem Zacisze. To odcinek ponad 670 metrów, ale przy inwestycji została również przebudowana droga powiatowa, dokładnie na odcinku 130 metrów. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 1 841 000. Bardzo ważne zadanie poprawiające parametry bezpieczeństwa, parametry techniczne. Zupełnie inaczej będą się mieszkańcy poruszać tą drogą w ruchu samochodowym, jak w ruchu pieszym. Wykonane to naprawdę bardzo solidnie, zupełnie w nowych technologiach. Jest funkcjonalna, z nową nawierzchnią asfaltową, z nowym chodnikiem. Zostały wykonane również zjazdy na posesję, całe odwodnienie drogi, oświetlenie w nowej technologii LED. Wierzymy, że ta droga poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i skomunikuje te dwie miejscowości. Droga bardzo potrzebna, oczekiwana, łącząca w ramach jednej gminy dwa sołectwa. Pokazujemy pewną komplementarność współpracy pomiędzy samorządami, a wszystko to dla mieszkańców. Teraz jest połączenie, że możemy sobie wyjechać w obydwie strony, czy do Kielc, czy do Zagnańska, i jest bardzo dobry łącznik z wszystkimi stronami sołectwa. Ogromny nasz sukces województwa świętokrzyskiego, że udało nam się tymi środkami w kwocie 65 milionów sprawiedliwie podzielić wszystkich. Wszyscy beneficjenci, którzy aplikowali o środki na budowę drogi w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, otrzymali dotacje i dzisiaj mieliśmy okazję otworzyć inwestycję, która łączyła drogi powiatowe, i oczywiście mieliśmy okazję również wyremontować fragment drogi powiatowej.